Miała powstać pod koniec listopada ubiegłego roku, ale przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń zniweczyły ten plan. I choć było już wielu powątpiewających w to, że na suwalskich bulwarach stanie tężnia solankowa, to właśnie przekazano wykonawcy plan budowy obiektu. Tężnia zostanie sfinansowana ze środków budżetu obywatelskiego. Na propozycję jej zbudowania suwałczanie głosowali w 2022 roku. Poparcie dla pomysłu wyraziło w plebiscycie blisko 2000 osób. Obiekt ma mieć kształt prostokąta o wymiarach 10 na 20 metrów. 3-metrowej wysokości ściany będą obłożone tarniną. Wokół tężni mają pojawić się ławeczki i leżanki, by chętni mogli w spokoju zażywać inhalacji. Pierwotnie obliczany na 180 dni czas budowy został istotnie skrócony. Według aktualnego planu obiekt będzie gotowy już na majówkę.